Czarnkowskim Amfiteatrze. Obchodzimy Dni Ziemi Czarnkowskiej 2010. I wasze brawa teraz. Już się czuję ośmielony. Na sportowo, kulturalnie, w pełni radośnie. Ale jak państwo wszyscy wiecie, w tym roku w kraju rodakom nie jest najszczęśliwiej. W tych dniach, kiedy my tu bawimy się, święcąc dni naszej ziemi, w wielu miejscach ludzie walczą o swój dobytek, o czasami zwykłe ludzkie życie. Pomożemy pewnie każdy, jak potrafi najlepiej, ale jeśli możemy tu dzisiaj, zanim będziemy się, mam nadzieję, świetnie bawić, wszyscy razem przekażemy iskierkę radości, miłości, solidarności z tymi ludźmi, to bardzo państwa proszę o duże, gorące brawa dla wszystkich tych ludzi walczących dzisiaj z powodzią. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym dzisiejszej koncertowej imprezy jest firma Steito. Obchodzi jubileusz, tak? Brawa, mogę być od razu, ja będę przerywał. Firma obchodzi 50-lecie swojego istnienia, od zakładów płyt pięciniowych, przez ekopłytę, wreszcie dzisiejsze Steito. Po pierwsze dają miejsca pracy, po drugie promują ten region, po trzecie pomagają zarówno sportowi czarnkowskiemu, jak również czarnkowskiej kulturze. Jest, myślę, świetna okazja, żeby dzisiaj, goszcząc przedstawicieli tej firmy, nagrodzić tę firmę. Tośmy w Miejskim Centrum Kultury zrobili na obrady i naradę. Wreszcie przyznajemy firmie Steito tytuł Firma z Kulturą. To oczywiście ukłon i podziękowanie dla prezesa, pana Stefana Zimnego, który jest z żoną. Przekazujemy piękny puchar, rzućcie okiem. Światło trochę pokazuje. Jest z nami żona, są członkowie zarządu, jest cała firma. Bardzo, bardzo państwu dziękujemy za współpracę. Polecamy się oczywiście na przyszłość. Wiecie państwo, gdzie nas szukać, znacie państwo nasze konto. Proszę państwa, no i czas by było na gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Z gwiazdą sobie pogadałem, bo Sheila Bonik, po pierwsze imię takie trochę mi pasowało do filmu, pamiętacie, Kochaj albo Rzuć. Taka prawie rodaczka. Potem jeszcze Bonik się nazywa, to prawie jak Boniek, a mistrzostwo Europy w zanadrzu. Wreszcie pogadałem sobie z nią na dole i zaczęło się ona do mnie mówić po polsku. No to ja na to of course. Przeszliśmy na niemiecki. 5 minut pogadałem, ręce zabolały, dałem spokój. Mówię, zaśpiewa, będzie pewnie dla wszystkich dużo przyjemniej. Któż nie zna piosenek zespołu Bonem? W czasach, latach 80., 90. obok Abby to dwie światowe gwiazdy, które zawładnęły wszystkimi listami przeboju. Śpiewali młodzi i starzy. Dzisiaj młodzi może nie bardzo wiedzą, czym to jest, to zaraz się dowiedzą. Starsi z sentymentem, z radością, ze wzruszeniem wspólnie pośpiewają z tą ekipą. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w 79. roku firma Bonem wystąpiła jako gwiazda na festiwalu w Sopocie. I wyobraźcie sobie, że telewizja polska ówczesna tego nie puściła, bo był tam przebój pod tytułem Rasputin, a ponieważ Rasputin zagrażał przyjaźni polsko-radzieckiej, więc program został okrojony i puszczony w kolejnym innym terminie. Młodzieży, takie to były piękne czasy. Dzisiaj, mam nadzieję, usłyszycie i ten utwór, i wiele, wiele innych przebojów, między innymi Rivers of Babylon, to do dzisiaj w Wielkiej Brytanii długi singiel, najlepiej sprzedawany w Anglii. Przed państwem ekipa Bonem! Dobrej zabawy!